Drahý makaronku, jak se ti dneska gralo? Nie, no dzisiaj było fantastycznie, ci powiem. Pogoda dopisała, sama aura, samo to, że jechaliśmy tutaj do was zagrać i te wszystkie zabudowania, miejscowości, które mijaliśmy jadąc autem tu do was, to nastroiliśmy się tak super i ekstra, ekstra. Tuhle tu trasu znáš, protože jsi před měsícem byl v Velasce Meziříčí, což je 10 km odsud. Tak, tak, tak. V Velasce Meziříčí, že jsme hráli, fantastická publicnost, spanělé místo, zamek. Ogóle graliśmy chyba w Bratysławie dwa razy i tą trasą żeśmy tutaj często przyjeżdżali. Nie wiedziałem, że takie fajne miejsce, tacy fajni ludzie w ogóle tutaj przyjeżdżają. I takie, ma taki festiwal miejsce, bo to jest stosunkowo niedaleko od nas, 130 km, no. A je to takové pro mnie zjevení w tej bluesowej muzyce, protože, až to uslyšíte, oni si z tym blues hrají. To zase vychází z Delty, z Mississippi, ale uslyšíte i tam takové módní vystřelky, které nejsou až tak běžné u normálních bluesmenů. Jak by si charakteryzował swoją muzykę? Moją muzykę nie chcę tego szufladkować. Grałem koncert w Krakowie i przyszedł Michał Urbaniak. Michał Urbaniak, światowej sławy jazzman, na skrzypcach gra, z Miles Davisem grał i Polak i mówi: Makaron, to co ty robisz na gitarze, tego nikt nie robi. To jest taka mieszanka jazz, blues, rock. Mówi, to jest takie free, mówi, rób to. Mówi, rób to, graj, dawaj tą radość. Siedział godzinę, mówi, na koncercie był zachwycony. Poznałem Dorotkę, Michała, oni byli cudowni. I to, co on powiedział o mojej muzyce, to mi dodało taki skrzydeł, nie, wiesz. Już mogę grać dla jednej, dla dwóch osób, nieważne, nie. Ja tam, to co Michał powiedział, to mi zostało w sercu na zawsze. Że ciężko tą muzykę. Ta muzyka też inaczej brzmi, jeżeli gram na akustycznej gitarze w domu. Ona całkiem inaczej brzmi, a inaczej brzmi na Music Manie i z perkusją. Nabiera rockowego charakteru, to jest taki bardziej rockowa, taka mocniejsza, nie?
Ja už aj taký epizód bol tu v Čechách, Žatko v Grome. Čtvrtý roz Grome na přestřežení 5 let, že to jsou kovaté koncerty, tak jak v Polce mají to Čáhny, že na pevno ty pěšničky nic noče. Je to pěšnička, jak pěsenka, že ježdil 5 let po Evropě, když v 90. letech že šita grbou s gitarou na streeta. I tak jo, Peťo, vracím za měsíc, zapíšu po 5 letech, že rodice vidí toho urvania govy. I piosenka opowiada o tym, jak to jest fajne na stricie w Europie, ale tak nie do końca. Čuješ lepší, jak v té rokové poloze, anebo v té bluesovější? O, i tu je také pytanie, bo já najlepiej się czuję v takiej muzyce, kterou mě umie zdefiniovat. Nie umie wyrazić, co to za muzyka, czy to blues, czy to rock. Siadam, biorę gitarę, gram i coś z tego wychodzi, ale żeby to zdefiniować, ja tego nie umiem. Zapraszaj, bo gram na festiwalach jazzowych. Na festiwale jazzowe mnie zapraszają, na festiwale bluesowe. Grałem na jazzowych improwizacjach w Kolbuszowej z jazzmenami, Smoczyński Trio, Joszka Broda, z tymi z Polski jazzmenami. Grałem na festiwalach bluesowych, ale też gram na festiwalach folkowych. Też na festiwale folkowe biorą mnie z tą muzyką. A teraz gram znowu na PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które jeździ po górach. Zobaczyło, że w tych tekstach jest bardzo dużo obyczajowości i kultury śląskiej nawiązujących do ludzi, pokazującym jak ci ludzie są, co te teksty pisali i śpiewali. I znowu takie kulturowe środowiska mnie zapraszają na swoje jakieś festyny do biur podróży, tam w różne miejsca, że ciężko zdefiniować mi tę muzykę, a bardzo lubię klasykę. Klasyka po prostu jest dla mnie taką przewodnią muzyką, którą moim marzeniem jest grać klasykę. Tak. Dzięki! Pięknie! Jesteś
se ti určitě po Facebooku doneslo, že ten festival už je šlonský, šlonsko-slezský, moravský. Co říkáš na tu myšlenku, že vlastně spojujeme ten jeden hornoslezský region? I to je pěkné, bo my mieszkamy na Śląsku v Bytomiu a tam jest język śląski, tak Gwara jest trochę inny od Polski i widzę, że tutaj w Czechach rozumia bardzo dobrze Ślązaków z tych Moraw tutaj i ta forma tego festiwalu jest piękna, a to co żeście zrobili w ogóle z Janem Kichsem, z Krzekiem i z utworem O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień, to jest hymn jako tego festiwalu, aż mi łezka poleciała, super, super. Wczoraj plakala i Natalka, protože wczoraj był pierwszy dzień, tak Natalka Kwiatkowska plakala u toho. No tak, Natalia, Chitobako, nie? Chitobako, no super, super. Czy ty si plakal taki u Facebooku? Tak, a ja płakałem u Facebooku, patrząc na Facebooku, ja mówię, Madonna, jakie braty. Środko pieś żołdno. Gra z twoim spolugraczem na drums? A, Rico to jest super człowiek. Przede wszystkim dogadujemy się jako ludzie. Jako ludzie siadamy, jest feeling, rozumiemy się, a to jest jedyny perkusista w Polsce, który wchodzi w moją muzykę, bo my nigdy prób nie robimy. Nie ma czegoś takiego jak próba. Od samego początku jak gramy, on przychodzi, rozkłada bębny i gra.
A on nikdy nevie, co zagramy. Nie ma setlisty. Ja gram, a on gra do tego. Za każdym razem gra inaczej, po swojemu, tak jak się czuje. Ja mówię, ty graj siebie, jak ty to czujesz, tak se graj. Chcesz grać na jednym, graj na jednym. Chcesz na dwóch, graj na dwóch. A te całe inne rzeczy, że nigdy nie robiliśmy żadnej próby, a gramy od 5 lat. No i zapraszają nas w różne miejsca. Podoba się, że taki rodzaj muzyki improwizowanej. Na pewno nas sucho. Winter Plus, kochani. Pozdrawiam wszystkich telewizji Śnieżynka. Ja, Marek Makaron. Trzymajcie się, przyłaście na nasze koncerty. Ja wam to godum. Jest fest. Hej.